Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci świętej pamięci Daniela Racza, wybitnego artysty, o niezwykłych pomysłach swoich łączących malowane obrazy z materiałem i koralikami. Z Danielem byłem umówiony jeszcze przed Wielkanocą w jego pracowni na dalsze reportaże. Film, który zrobiłem na jego wystawie w Galerii Art Nova, proszę do oglądnięcia i wspólnej modlitwy. Daniel urodził się w 1948 roku, a zmarł w 2023 roku. Pokój jego duszy. Proszę o wspólną modlitwę. Człowieka niezwykle fascynującego, artystę, malarza, poetę, pisarza, performera, orientalistę, człowieka, który tak bardzo ukochał swoje Madonny. Przed Państwem Daniel Rac. Panie Danielu, witam. Witam burmistrza Ornety Ireneusza Popie. Witam wszystkich Państwa. Artysta pochodzi ze wsi Trzcianowo na Mazowszu, jednak to nie stamtąd dziś do nas przyjechał. Z racji tego, że posiada niezwykłą duszę podróżnika, żądnego przygód, nowych wrażeń, nawiązywania nowych relacji z nowymi ludźmi, wielokrotnie odwiedził Egipt, Turcję, Tunezję, Maroko, Czarnogórę i Albanię. Jeszcze tydzień temu przebywał za granicą, po czym powrócił do Polski właśnie specjalnie, żeby otworzyć dzisiejszą wystawę. Wielokulturowość wypływa z jego krwi. Powiązań możemy doszukiwać się u byłych osadników niemieckich, którzy przez pokolenia mieszkali obok Żydów i Polaków zamieszkałych na Mazowszu od XVII wieku. Panie Danielu, przemierzył Pan wiele krajów, zdobywając wiedzę, informacje na temat mieszkających tam ludzi, ich kultury, religii, obyczajów, spraw życia codziennego. Czy w jakiś szczególny sposób zauroczył Pana któryś z tych krajów? Tak, zauroczył mnie najbardziej kraj pod tytułem Albania, prawda? I taka miejscowość Saranda. O dziwo, w czasie II wojny tam mieli zawsze w Albanii schronienie wszyscy Żydzi, prawda? I teraz jakby wysforowali się ta Albania, że spod zależności tego całego generała, powiedzmy Tito, prawda? I ona się tak, Jugosławia podzieliła na kilkanaście krajów, tam po 300-400 tysięcy ludzi, a jedynie Albania została jako cała i taka niezależna. I to jest tak piękny kraj, naprzeciwko jest zresztą o 4 km od tej mojej ulubionej Sarandy wyspa Korfu i to już jest grecka wyspa. Tam się łączą dwa morza, Morze Egejskie i Morze Śródziemne. To mi się bardzo podoba, jak i również miasto takie w Tunezji, port El Cantonarium, prawda? Kiedy wróciłem z Monachium, to starałem się odnaleźć swoją jak gdyby ojczyznę. I wtedy zaproponowano mi wyjazdy na plenery malarskie, prawda, a to do Pieniężna, a to do Braniewa, a to do Grząstkowiska, czy do Pasłęki, Nowej Pasłęki, prawda? I tam jeździłem i ciągle jeździłem, o dziwo, czy jakimś autobusem, czy samochodem, to ciągle jeździłem tutaj przez Ornetę. I słuchajcie, jak tylko jeździłem tymi uliczkami, czy samochodem, czy autobusem, cholera, tam jeden diabeł, prawda? To zawsze byłem wzruszony na widok waszych tych kamieniczek w Ornecie. I tak popatrzyłem sobie zawsze na piętrowe takie okienka tam z firankami, z jakimś tam asparagusem, czy jakąś inną begonią, prawda? I zawsze byłem wzruszony i zawsze mówię, no muszę, cholera, znaleźć jakiś sposób, żeby zamieszkać sobie gdzieś w tej Ornecie. Może kupię sobie jakieś mieszkanie, może na jakimś tam zaułku, może pójdę sobie do jakiegoś tam burmistrza czy kogoś. Burmistrza. Auto
autentycznie tak to trwało, prawda? Specjalnie wysiadałem i kupowałem tutaj na tym dworcu takim waszym, była jeszcze wtedy jeszcze restauracyjka, jakieś tam pierogi albo coś do jedzenia, żeby się na chwilę zatrzymać. Bo wiecie, to nie są wcale takie żarty. Człowiek szuka swojego okna, swojej firanki, swojego parapetu, prawda, że to jest jego ojczyzna, że to jest jego dach nad głową. I kiedyś, jak byłem na plenerze właśnie w Pieniężnie, burmistrz mówi, no nie mógłby pan tutaj sobie kupić jakiejś posiadłości, ja to pana widzę gdzieś tam na wsi, prawda, przy jakiejś takiej dobrej zagrodzie, prawda. No i tak to się stało niecałe 3 lata temu, prawda. Kupiłem sobie coś tam, teraz mam 14 kur, uparcie mi noszą 12 jajek, a dwie to widać nie kombinują, prawda. No i było 14 kogutów, niestety trzeba było je przeznaczyć trochę na rosół też, ale 4 uparte zostały, prawda. No matka, a od jak dawna tworzy pan Madonnę? No, powiedzmy, pewnie gdzieś od 30 czy 40, od 40 chyba lat. Kiedyś chciałem stworzyć taką kompozycję pod tytułem Z kuferka babuni, chyba. I tam takie koronki po mojej babci, prawda, i tam różne klejnociki takie. I nagle przychodzi mój kolega, też dobry znany malarz, taki z Mławy, prawda, i on mówi, słuchaj, jak ci wyszło ładnie ta Matka Boska? Ja mówię, jaka Matka Boska? No to. I nagle patrzę, a tam wyszła normalnie Matka Boska. Zarys w postaci tej z Częstochowy, prawda, tej Matki Boskiej. I później musiałem już to podkreślić. I tak to się zaczęło. To naprawdę możecie mi wierzyć, że to był jakiś cud, że on nagle odkrył w tej mieszaninie tych różnych koralików tą Matkę Boską, prawda? No i tak to się zaczęło, prawda? I nawet jak pojechałem do Monachium na początku z przymusu, prawda? To też zobaczyła taką moją jedną Madonnę, jakaś taka elegancka pani kupiła sobie. Nagle okazało się, że ta pani to jest królowa Sylwia, prawda, ze Szwecji, prawda? Tak. A później jak się dowiedziała, że zrobiłem jakąś tam karierę malarską, to zaprosiła mnie do siebie na zamek, prawda, królewski, prawda, do Sztokholmu. Oni mieszkają poza Sztokholmem. Przedtem była stewardessą w Monachium, prawda? Później została królową, a później mnie zaprosiła, prawda? I oznaczyła mnie jakimś orderem. Możemy zdobyć obraz Matki Madonny. W obrazach możemy odnaleźć mnóstwo korali, świecidełek, cekinów, bursztynów, kamieni o różnych fakturach i kształtach. Mamy tutaj zatopione mosiężne klamry, spinki, monety, guziki, sygnety, pierścienie, łańcuszki, inne elementy biżuterii. O wyjątkowości tego dzieła mogą również stanowić zastosowanie złotogłowów, tkanin, koronek. Takim zaskoczeniem mogą być również zasuszone węże, które możemy odnaleźć w poszczególnych obrazach. Czy można stwierdzić, że Madonny ukochane ozdobione są wotami? Tak, to prawda. To prawda, że są ozdobione wotami i ja sobie to bardzo jakby cenię. Jadę na przykład do Druskiennik, to zobaczę jakąś Madonnę i już widzę te moje jakieś tam złotko, prawda, zaczepione, czy jakąś tam, jakoś otwarte serce. I to dla mnie ma jakiś ogromny wyraz, prawda? Nawet jak spotykam swoich znajomych, teraz przywieziono mi, prawda, 3 metry drzewa, prawda, takiego pociętego, ale zarazem ta pani dała mi cały woreczek różnych takich ozdób. Już na następnych Madonnach to mam ten prezent od niej, prawda? Czy tutaj to jest moja była kamizelka na przykład, tak? Tu jest też moja kamizelka, prawda? Tutaj. I tego, to są jakieś takie pamiątki, poza tym po ludziach, bo to zaczyna istnieć od nowa, jak gdyby od nowa zaczyna żyć i takie akty strzeliste, że tak powiem, bo mniejsza o naszą jakąś taką
taką wiarę, powiedzmy, jest zieleń, tam jest zieleń, prawda, i tych rozjaśnionych horyzont, bo my wbrew temu wszystkiemu naprawdę pragniemy jakiegoś takiego łagodnego przejścia za ten horyzont, prawda, za ten horyzont taki miodowy, miodowe te przejście do naszego następnego jakby bycia. Jest. Chcieliśmy panu bardzo serdecznie podziękować, ogromnymi brawami podziękujemy panu. I bardzo dziękuję panu, że przyjął pan nasze zaproszenie. Bardzo, bardzo dla mnie to jest zaszczyt. Naprawdę było to dla mnie.